Sieciaki, twarzozmieniacz i wielka gala fejmu. Hej, posłuchajcie. Wredne sieciuchy, czyli bełkot, kradziej, kłamacz, śmieciuch i ich władca czyste zło, robili wszystko, żeby uprzykrzyć życie internautom. Na szczęście naukowcy powołali do życia sztuczną inteligencję, SI, która razem z robotem Netrobim oraz drużyną sieciaków, czyli IP, Netką, Spociakiem i Komplem, walczy z internetowym złem. Po ostatnim starciu sztuczna inteligencja odcięła sieciuchom dostęp do internetu i uwięziła je w ich mrocznych komnatach. I co dalej? Misja zakończyła się sukcesem i internet jest już bezpieczny? No, niestety nie jest to takie proste. Znowu coś knują? Nie powiem ci. Sama zobaczysz. Hashtag sobota. Kto nie lubi sobie w sobotę pospać? Otóż są takie osoby. Jedną z nich jestem ja. Nazywam się IP. Wstaję przed 8. Zaczynam od 30 minut ćwiczeń, a pomaga mi w tym specjalna apka. Potem jem śniadanie, spacer z psem i godzina przed ekranem. Kiedyś nie wchodziłam do sieci tak wcześnie, ale od czasu, kiedy sztuczna inteligencja powołała mnie do drużyny sieciaków, moje życie bardzo się zmieniło. Każdego dnia dostaję dużo wiadomości i pytań. Nie nadążam z odpowiedziami, dlatego w weekend nadrabiam zaległości. Mus to mus. IP odpala komunikator i patrzy na listę kilkunastu nieprzeczytanych wiadomości. Widzi wśród nich dwie od znajomych z klasy. Pierwsza od Zojki. Hej, może to głupie, ale chciałabym mieć więcej serduszek pod zdjęciami. Mam ich chyba najmniej w klasie. Nie jestem może najpiękniejsza, ale pewnie jest jakiś sposób. Jakaś sztuczka albo nie wiem co. Palce IP sprawnie poruszają się po ekranie, kiedy odpisuje. Hej, ja bardzo lubię to, jak wyglądasz. I na zdjęciach, i w realu. Nie ma znaczenia, ile masz serduszek. Nie przejmuj się tym. Nadawcą drugiej wiadomości jest Tomek. Hej IP, założyłem kilka tygodni temu kanał na YouTube o Fortnite. Wszystko fajnie, ale mam tylko 35 subów. Do tego połowa to moja rodzina. Może mogłabyś poprosić sztuczną inteligencję, żeby mi wbiła chociaż ze 100 subów więcej, żeby jakoś to wyglądało. Hej Tomku, suby to nie wszystko. Ja prowadzę kanał o książkach już od roku. Obserwuje mnie niewiele więcej osób, ale się tym nie przejmuję. Przyjemne jest samo tworzenie filmików. Czasem ktoś da fajny komentarz, a nawet się zdarza, że ktoś przeczyta książkę, o której mówię. Powodzenia! IP wysyła wiadomość. Już ma czytać następną, gdy nowa wiadomość pokazuje się na ekranie. Zapraszamy do programu TV Poranek. Drużyna sieciaków stała się popularna od czasu, kiedy razem ze sztuczną inteligencją i robotem Netrobim pokazali wszystkim, jak wredne czyste zło razem z resztą sieciuchów sieją w sieci zamęt. Jednak zaproszenie do telewizji i tak robi na IP duże wrażenie. Pisze do niej sam redaktor i prosi, żeby przyszli całą czwórką w niedzielę na rozmowę o bezpieczeństwie w sieci. IP dzwoni do sieciaków i rozpoczyna telekonferencję. Sieciaki! Sieciaki! Cześć! Co się dzieje? No siema. Hej, co jest? Powiedz, że to coś ważnego, bo właśnie śniło mi się, że surfuję na Hawajach i to było cudowne. No przepraszam, kompel, ale musiałam wam powiedzieć. Dostaliśmy na jutro zaproszenie do TV Poranek! Piszą, żebyśmy przyszli wszyscy razem na rozmowę o bezpieczeństwie w sieci. Ja spasuję. Fame to nie dla mnie. Ej, nie chodzi o sławę, tylko o to, że możemy zrobić coś pożytecznego. Ja idę. To ulubiony program twojej mamy. Będzie z ciebie dumna, kompel. Ale jutro rano jesteśmy umówieni z chłopakami na kosza. Idźcie same. Wszyscy albo nikt. No dobra. Czego się nie robi dla bezpieczeństwa w sieci? Nagle z zegarków całej ekipy dobiega ciepły głos sztucznej inteligencji. Pełna zgoda. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Hashtag niedziela. Cisza na planie. Uwaga. 3, 2, 1.
Zaczynamy. W studio TV Poranek na dużej zielonej kanapie siedzi drużyna sieciaków. Jedna kamera skierowana jest prosto na redaktora, a druga filmuje gości. Po kilku minutach rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa w internecie redaktor podsumowuje. Więc mamy nie ufać obcym w sieci, nie przesadzać z czasem przed ekranem, dbać o prywatność i szanować innych. Tak, zgadza się. A powiedzcie nam teraz, jak to jest z tymi sieciuchami, które podobno przepędziliście z sieci? Sieciaki spoglądają na siebie porozumiewawczo. Głos zabiera Spociak. Opowiada o walce z czystym złem i jego podwładnymi i o tym, jak SI odcięła im dostęp do internetu. No dobrze. Sieciuchy nie grożą nam już w sieci, ale ostrożności chyba nigdy za wiele, prawda? Oczywiście sieciuchy mają swoich naśladowców, dlatego warto odwiedzić stronę sieciaki.pl. Poczytajcie sobie informacje na temat bezpieczeństwa. Tam jest dużo ciekawych rzeczy. I w ogóle fajna stronka. Dziękuję bardzo naszym gościom. Mam nadzieję, że... Słowa redaktora przerywa dziwnie brzmiący głos w słuchawce. Zareklamuj wielką galę fejmu. Na ekranie zajmującym całą ścianę studia wyświetla się reklama z napisem Wielka gala fejmu już wkrótce. Na koniec mamy dla naszych widzów niespodziankę. Wielka gala fejmu już w najbliższą sobotę na stadionie miejskim. Wstęp wolny. Powiedzcie, czy wybieracie się na tę imprezę? Co? Gala fejmu? Sieciaki są zaskoczone pytaniem. Oni również pierwszy raz słyszą o tym wydarzeniu. Przyglądają się pojawiającym się na ekranie imionom i pseudonimom uczestników gali. Boska, Miki? Gejmek? Niektórych z nich znają, ale z nie najlepszej strony. Gejmka z opowiadania o grach, ale też i z przeklinania. Marka z tego, że wyśmiewa się z innych. Boską Miki z opowiadania głównie o tym, jaka jest piękna i bogata. Cytrona z jego piosenek, które zawierają w sobie chyba więcej brzydkich słów niż pozostałych. To nie nasza bajka. To nie są nasi idole. Lubimy YouTube'a i YouTuberów i w ogóle, ale nie takich. Organizatorzy szykują podobno jakąś mega niespodziankę. Tak. No dobrze, to by było na tyle. Reklama gali znika z ekranu. Redaktor dziękuje w pośpiechu sieciakom i wskazuje im drogę wyjścia ze studia. Chciałby wyjaśnić zamieszanie, ale nie ma na to czasu, bo na wielkim ekranie pojawia się już mapa Polski. Mamy opóźnienie. Startujemy z prognozą pogody. Cisza na planie. 3, 2, 1. Zaczynamy. Wychodząc ze studia, sieciaki czują wibracje na nadgarstkach i spoglądają na ekrany swoich smartwatchy, na których pojawiają się emotikony. Złoty medal, puchar, czerwone serce, dłonie złożone do braw. Kochani, gratuluję debiutu telewizyjnego. Mówiliście naprawdę mądrze. Bardzo się cieszę i dziękuję wam. Nie no, nie ma za co. A ja myślę, że jest za co. A zmieniając temat... Pamiętajcie o jutrzejszym przeglądzie internetowych zagrożeń w Megacentrum Zabezpieczeń. Pewnie. Będziemy zaraz po szkole. Hashtag poniedziałek. Wychowawczyni 6 A, pani Barańska, zaczyna pierwszą poniedziałkową lekcję od pogratulowania sieciakom. No, kochani, to było wspaniałe. Słuchałam audycji z wielką dumą. Wypadliście świetnie. Kto z klasy oglądał program? W górę podnosi się tylko kilka rąk, dlatego pani Barańska uruchamia komputer i projektor i pokazuje reszcie klasy zapis programu z internetu. Po obejrzeniu filmu w klasie rozlega się gwar. Większość komentarzy dotyczy jednak nie występu sieciaków, tylko wielkiej gali fejmu. Uczniowie jeden przez drugiego wymieniają youtuberów, którzy na niej wystąpią. Emocje podsyca fakt, że stadion miejski znajduje się raptem dwa przystanki autobusowe od szkoły.
Hałas się wzmaga, kiedy Bartek z pierwszej ławki wstaje, odwraca się do reszty klasy i pyta, kto idzie na galę. Uczniowie przekrzykują się jeden przez drugiego, oznajmiając, że oczywiście wybierają się. Jakże mogliby przegapić taką imprezę? Czy ktoś mi wytłumaczy, kim są osoby, które wystąpią na stadionie? Może ty, Bartku? To gwiazdy są. Mają fame. Wiejmek ma ponad 2 miliony subów. Ostatni filmik Marka ma prawie 10 milionów odsłon. A piosenka Cytrona z 20 milionów. A milion odsłon to 1000 zł. Może nawet 2000. Proszę o spokój. Natychmiast! Pani Barańska obawia się już zapytać, czemu zawdzięczają popularność te gwiazdy, żeby nie spowodować kolejnej fali hałasu. Sieciaki obserwują całą sytuację bez emocji, a nawet z lekkim niesmakiem. Dobór gości na galę niezmiennie ich dziwi. Uważają, że nie ma wśród nich nikogo, kto miałby coś wartościowego do powiedzenia. W dodatku, od czasu, kiedy usłyszeli o gali pierwszy raz, widzą jej reklamy w sieci niemal wszędzie. Nie to jednak jest dla nich teraz najważniejsze. Ekscytują się tym, że po szkole idą na spotkanie ze sztuczną inteligencją i netrobim. Hashtag spotkanie u SI. Do Państwowej Akademii Robotycznej, gdzie w jednej z zapomnianych serwerowni SI urządziła swoją bazę, sieciaki wchodzą już niemal jak do siebie. Wszyscy pracownicy są przekonani, że przychodzą tam na kółko robotyczne. Pod takim pozorem wpisywani są za każdym razem na listę gości. Strażnicy zazwyczaj nie sprawdzają już nawet ich legitymacji i z uśmiechem zwalniają na ich widok magnetyczny zamek w drzwiach wejściowych. SI ma lekkie wyrzuty sumienia, że posługuje się nieprawdą. Ale robi to dla dobra sprawy. Poza tym przecież faktycznie dzieci spotykają się tam z robotem netrobim i czasami coś przy nim majsterkują. Podczas ostatniej wizyty na przykład doczepili mu 4 śmigła, po rozwinięciu których może się wznosić w powietrze jak dron. Kiedy drzwi mega centrum zabezpieczeń się rozsuwają i staje w nich 4 sieciaków, wszystkie monitory na ścianie rozświetlają się i pojawia się na nich duża leżąca 8, symbol nieskończoności, czyli znak sztucznej inteligencji. Witajcie, Netka, IP Kąpeli Spociak. Dobrze, że już jesteście. Witaj. Witaj. Stęskniliśmy się. Dobrze tu być znowu. Sieciaki rozsiadają się wygodnie w fotelach gamingowych. Dzień dobry, miło was widzieć. Netrobi, sunąc po podłodze dzięki kółkom w stopach, wiezie im na tacy po butelce soku pomarańczowego i paczce ciastek, które zdobył na bankiecie z okazji jakiegoś kongresu naukowego. Netrobi często krąży z nudów po korytarzach Państwowej Akademii Robotycznej. Smacznego, moi mili! Zrobiłam przegląd zagrożeń z ostatnich kilku dni. Niestety obserwuję nagły wzrost niepokojących sytuacji. Na największym ekranie pokazuje się kilkadziesiąt okienek. Wyświetlają się w nich filmy, na których dzieci rozbijają sobie na głowie jajka. Fuj! Jajecznica challenge. To nie ma sensu. Jest przecież tyle ciekawych rzeczy, które można robić w sieci, prawda? Zobaczcie, to Tomek! Ojej! Fuj! O nie! Kilka dni temu Tomek pisał mi, że zależy mu na większej popularności. Widocznie zdecydował się w taki sposób złapać kilka subów więcej. Wiesz, Esi, warto się też przyjrzeć tej całej gali fejmu. To jakaś dziwna akcja. To prawda. U nas w klasie wszyscy oszaleli, jak się dowiedzieli, kto na niej wystąpi. A nie wystąpi tam nikt, kto miałby coś sensownego do powiedzenia. Tak, mnie też to niepokoi. Wszystkim, którzy w niej wystąpią, przybyło ostatnio nagle po kilkaset tysięcy subskrypcji. Jakby ktoś je produkował na zamówienie. Teraz SI wrzuca na ekran setki zdjęć nienaturalnie wyglądających twarzy. O co w tym chodzi? To są zdjęcia przerobione za pomocą aplikacji Twarzozmieniacz. Aplikacja znana jest dopiero od wczoraj, ale cieszy się bardzo szybko rosnącą popularnością.
Pobiera ją kilkaset osób na godzinę. Przerabiają w niej swoje zdjęcia. Zmieniają kolor skóry, fryzurę, kształt twarzy. Powiększają sobie usta, oczy, zmieniają nos. Uważają, że robią się lepsi? No tak, wyraźnie aplikacja poprawia ludziom nastrój. Każdy jest przecież inny i na swój sposób piękny. Po co to zmieniać? Próbowałam skasować tę aplikację, ale po chwili zawsze wracała do sklepu. Tak jakby komuś bardzo zależało na jej promocji. Na kolejnych slajdach wyświetlanych przez SI sieciaki widzą próby włamań na profile, którym udało się jej ostatnio zapobiec. Przykre komentarze pod zdjęciami i filmami, które udało się jej w porę skasować. Wulgarne filmy na YouTubie, do których publikacji nie dopuściła. Takich sytuacji zdarza się coraz więcej i nie zawsze reaguje na nie w porę. Jakby nie to, że sieciuchy siedzą w swoich komnatach odcięte od internetu, to pomyślałabym, że to ich sprawka. Ciekawe, co u nich słychać. Pewnie grają w planszówki, czytają książki i cieszą się życiem bez sieci. Hashtag tymczasem u sieciuchów. Sieciakom nie byłoby do śmiechu, gdyby wiedziały, co faktycznie dzieje się ostatnio w siedzibie czystego zła. Cofnijmy się o kilka dni i przekonajmy się o tym sami. Mam tego dość! Nie wytrzymam już dłużej w tej izolacji! Do mnie, Gamonie! Krzyk czystego zła siedzącego w swoim tronie wyrywa z letargu jego podwładnych, którzy przez ostatnie tygodnie na przemian albo spali z głowami na biurkach, albo grali w dinozaura, jedyną działającą bez internetu grę. Gdzie jest Bełkot? Chwila! Idę na rekord, szefie! Natychmiast do mnie! Nie będę dłużej czekać. Wrzask czystego zła nie tylko stawia na baczność Bełkota, śmieciucha, kłamacza i kradzieja, ale i całą armię kilkuset sieciuchowych troli siedzących w komnacie obok. Kiedy cała czwórka stoi karnie przed obliczem swojego pana, ten naciska triumfalnie przycisk Enter, uruchamiając w ten sposób drukarkę. Koniec sekwencji! Wracamy do gry. Mam genialny plan. Pamiętacie, jak się tu dostaliśmy? Nie pamiętacie, jak uciekliśmy z więzienia przez internetowe łącza? No. Jak zamiast na wolność trafiliśmy na pulpit mojego komputera. Było coś takiego! A jak powalnięciu pięścią w folder wpadliśmy do mojej gry, w której teraz jesteśmy uwięzieni, ktoś raczy pamiętać? No tak. Tak, szefie, nie denerwuj się, ja wszystko pamiętam. Ja też! Jeden z was, Gamonie, wyjdzie stąd tą samą drogą i nas uwolni. Mówiąc to, władca sieciuchów podnosi kartkę, która właśnie wypadła z drukarki wprost pod jego nogi i przystępuje do tłumaczenia widniejących na niej obiektów, strzałek i komentarzy. Po serii pytań, wątpliwości i wyjaśnień sieciuchy przystępują do działania. Przynoszą z głębi sieciuchowych komnat biurka, ustawiają z nich pod ścianą wysoką wieżę, opierając o nią drabinę. Poniżej ustawiają deskę opartą w połowie swojej długości na beczce oleju. W efekcie powstaje coś podobnego do huśtawki, z jednym końcem przy podłodze, a drugim wysoko w górze. Zgodnie z planem ma ona zadziałać jak katapulta. Bełkocie, ty jesteś najmniejszy. Marsz na deskę! A ciebie, kłamaczu, zapraszam po drabinie na najwyższe biurko. W końcu przyda się na czegoś trójcielsko.
Żaden z sieciuchów nie śmie mu odmówić. Chociaż ani kłamacz nie jest zachwycony perspektywą skoku z wysokości na deskę, ani tym bardziej nie cieszy się Bełkot, który ma wzlecieć w powietrze i przebić głową sufit. Wszystko idzie sprawnie. Po dotarciu na szczyt chwiejącej się konstrukcji, kłamacz na znak swojego władcy skacze. Leci, leci, leci! Wpada na deskę, która pod jego ciężarem kładzie się ku ziemi, unosząc się jednocześnie w górę po drugiej stronie. Bełkot z wytrzeszczonymi oczami i wysuniętym z paszczy jęzorem wbija się w sufit. Zaciśnięte pięści czystego zła unoszą się już w geście zwycięstwa, a dłonie kradzieja i śmieciucha już składają się do braw, kiedy jednak wszyscy zamierają w niepewności. Górna część Bełkota przebiła sufit. Jego głowa, ramiona i ręce są już zgodnie z planem po drugiej stronie. Nogi jednak zostały uwięzione w suficie i sieciuch macha nimi tak, jakby biegł w powietrzu. Po chwili jednak podpiera się rękami i z trudem wydostaje się cały na powierzchnię. Dalej, zgodnie z instrukcją, idzie, a w zasadzie czołga się obolały w prawy dolny róg pulpitu. Po drodze mija porozrzucane po ekranie ikony. W końcu tam dociera. Dostrzega znak Wi-Fi. Uderza w niego pięścią, na co obok wyświetla się długa lista dostępnych internetowych sieci. Przy większości z nich widnieje znak kłódki, ale jak przewidział czyste zło, część z sieci jest niezabezpieczona. Bełkot wybiera tę, której sygnał jest najmocniejszy i uderza w przycisk połącz. Po chwili komputer znowu jest podłączony do internetu. Misja Bełkota się jeszcze nie skończyła. Zgodnie z poleceniami swojego szefa, idzie teraz w górną część pulpitu, czytając uważnie napisy na każdej mijanej ikonie. W końcu widzi to, czego szuka. Czerwony, owalny obiekt wielkości koła rowerowego z żółtym napisem Teleport. Pochyla się nad nim, podważa pazurami i z trudem wyrywa z podłoża. Następnie bierze ikonę pod pachę i podchodzi do folderu gry. Mocno w niego uderza i zgodnie z ostatnim punktem planu wpada z powrotem do siedziby sieciuchów. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Hashtag plan czystego zła. Bełkot, chodź tu i słuchaj. Tylko uważaj na ikonę teleportu. A po co nam ona, szefie? Dowiesz się w swoim czasie. A teraz wszyscy uważnie słuchajcie. Odzyskaliśmy sieć. W końcu mogę głęboko oddychać. I w końcu mogę się zemścić na sztucznej inteligencji, na sieciakach i na wszystkich dzieciakach. Będą mi służyć. Zasięgną armię sieciuchowych troli. Przeciągnę ich na stronę zła. Tym razem nas nie przechytrzą. Przeanalizowałem ich słabe punkty. Wiem, co robić. Zaleję internet bezmyślnym bełkotem. Wyobrażam te dzieciaki, jak jeszcze nikt ich nie obraził. Wejdę na ich grupy, na fora. A ja będę kłamał jak znud. Nikt się nie zorientuje. Wszystko mi powiedzą. Na wszystko się zgodzą. A ja nawrzucę filmików takich zupełnie bez sensu. A ja ukradnę im itemy, i pieniądze, i dane osobowe. Wszystko im ukradnę. Cisza! Teraz ja mówię, a wy słuchacie. Wiecie, jaki jest ich słaby punkt? Wiecie, co wykorzystamy tym razem, żeby ich zniszczyć? Fame, lajki, zasięgi, suby, serduszka, łapki w górę, łapki w dół. To są ich słabe punkty. Chcą być znani i popularni za wszelką cenę. Naśladują innych.
nie zastanawiając się, czy to ma sens. Liczy się dla nich to, jak są oceniani. Kto ma więcej serduszek, ten jest lepszy, a kto mniej, ten gorszy. Tak im się wydaje. Powiemy im, że są w błędzie. Nie, Gamoniu, wręcz przeciwnie. Wykorzystamy to przeciwko nim. Jesteś genialny, szefie. Tak, wiem o tym. Mam mnóstwo planów, nie będziecie się nudzić. Do tego już niebawem. Ruszamy w drogę. Jak to, szefie? Jaką drogę? Hashtag wtorek. Po spotkaniu ze sztuczną inteligencją sieciaki z większą uwagą śledzą to, co dzieje się w sieci i na profilach ich znajomych. Widzą, że nowa apka Twarzozmieniacz dotarła już do ich kolegów i koleżanek, którzy zmieniają swój wygląd i cieszą się rosnącą liczbą komentarzy i serduszek. Pod nienaturalnie wyglądającymi zdjęciami. Do tego coraz więcej ich znajomych nuci pod nosem głupie piosenki Cytrona, a reklamy wielkiej gali fejmu atakują na każdym kroku. SI ma rację. Coś jest nie tak. Hashtag środa. W środę rano sieciaki stoją przed szkołą i rozmawiają o swoich niepokojach związanych z sytuacją w sieci. Podchodzi do nich Tomek z dwiema koleżankami. Hej IP, dobrze, że jesteś. Wiesz, że chciałem rozkręcić swój kanał. Po twojej radzie w sumie pogodziłem się z tym, że będę go rozwijał powoli i nie przejmuję się już liczbą subów, ale... To po co wziąłeś udział w tym głupim challenge'u? To było wcześniej i faktycznie może nie miało sensu. Dostałem z 1000 zaproszeń, to nagrałem ten filmik. Ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że na moim kanale pojawiło się teraz mnóstwo komentarzy, że jestem beznadziejny, że mam małe zasięgi i nikt mnie nie ogląda i w ogóle. Do tego nie da się tych komentarzy skasować. Kaśka i Zojka mówią, że mają tak samo. Tyle, że ktoś im wypisuje, że są brzydkie i coś powinny z tym zrobić. Dajcie telefon. Namierzę tych hejterów, a spociak da im bana. Odechce im się żartów. IP uruchamia opcję skanowania. Patrzy ze zdziwieniem na wyświetlacz, na którym pojawiają się 3 identyczne numery IP. To ta sama osoba. Te wpisy pochodzą z tego samego miejsca. Spociak, rób swoje. Nie działa. Nie mogę uruchomić blokady. U mnie też nie działa. Nie mam dostępu do danych. To musi być naprawdę dobrze zabezpieczony komp. Lepiej idzie netce. Kiedy zbliża do ust swój smartwatch i odczytuje w jego kierunku numer z zegarka IP, na ekranie pojawia się mapa pokazująca kontury wszystkich kontynentów. Następnie obraz zaczyna migać i z każdym mignięciem mapa się przybliża. W końcu zatrzymuje się w okolicy znanej doskonale sieciakom. To dom Karola Ryfera. Kogo? Czystego zła! Musimy lecieć. Powiedzcie Barańskiej, że... A dokąd to musicie lecieć? Rozumiem, że do mnie na lekcję informatyki. No tak, tak. Oczywiście. Na naszą ulubioną lekcję. Do ulubionego nauczyciela. Sieciaki przyłapane na próbie ucieczki. Porozumiewawczo patrzą na siebie. Kąpel wzrusza ramionami. IP kręci z rezygnacją głową. Nagle cała czwórka czuje wibracje na nadgarstkach. Od razu rozumieją, że to sygnał od SI. Obserwowała całą sytuację i już wie, że sieciuchy wróciły do internetu. Przypuszczenia sieciaków szybko się potwierdzają. W kierunku prowadzonej korytarzem przez nauczyciela grupy niedoszłych uciekinierów podchodzi pani Barańska. Tu was mam. Czemu nic się nie chwaliliście, że reprezentujecie naszą szkołę w Europejskiej Olimpiadzie Robotycznej? No. Odebrałam właśnie telefon z Państwowej Akademii Robotycznej, że wszyscy tam na was czekają. Przysłali nawet pod szkołę samochód. No właśnie, wychodziliśmy. Mieliśmy powiedzieć. Ale... Pan Kotek... Lećcie, bo się spóźnicie. C
cała czwórka rzuca się biegiem w kierunku wyjścia, zostawiając swoją wychowawczynię w towarzystwie zdezorientowanego informatyka. Przed szkołą faktycznie stoi czarna limuzyna z przyciemnionymi szybami. Kiedy podchodzą do niej niepewnie, tylne drzwi automatycznie się otwierają. Ku ich zaskoczeniu w środku nikogo nie ma. A zdziwienie potęguje fakt, że mimo to samochód rusza. Sytuację szybko wyjaśnia kojący głos SI płynący z samochodowych głośników. Witajcie na pokładzie prototypu inteligentnego samochodu samosterującego. Usiądźcie wygodnie i się zrelaksujcie, zanim przystąpimy do akcji. Włączę wam waszą ulubioną muzyczkę. Na początek coś dla ciebie, kąpel. Hashtag co robić? Kiedy sieciaki pokonują kolejne korytarze w drodze do mega centrum zabezpieczeń, SI bezskutecznie krąży po łączach całego świata, odwiedza tysiące serwerów w poszukiwaniu wejścia do komputera czystego zła. Niestety, zabezpieczenia, które założył, są tak skuteczne, że nawet mysz się przez nie nie prześlizgnie. Kiedy wraca do swojego komputera w megacentrum, widzi IP, netkę, spociaka i kompla siedzących w fotelach gamingowych z wirtualnymi okularami na oczach. Są gotowi do wirtualnej podróży do siedziby sieciuchów. Wkoło nich krąży zaniepokojony netrobi. Nie możecie. Musicie poczekać na SI. Już jestem. To dobrze. Myśleliśmy, że walczysz z sieciuchami. Chcieliśmy ci pomóc. Dziękuję. Niestety nie jest dobrze. Nie udało mi się nic ustalić. No to jednak lecimy. Dowiemy się, co wyprawiają te wstrętne kreatury. Nie możecie. To zbyt niebezpieczne. Damy radę, Esi. Trochę nie mamy wyjścia. Poprzednie nasze akcje też wydawały się niebezpieczne, a wracaliśmy cali i zdrowi. Poradzimy sobie. To jak nie my? Dobrze, ale pamiętajcie, macie tylko godzinę i 100 HP. Kiedy poziom waszej mocy spadnie do 50 HP, wracajcie. Nie ryzykujcie. Sieciaki zaciskają dłonie na oparciach foteli. Przed oczami widzą 3 krótkie błyski i ruszają w podróż przez zieloną smugę zer i jedynek. Z każdą sekundą nabierają prędkości, tak jakby jechali pionowo w dół górską kolejką. Nagle kąpel dostrzega naprzeciwko nich trudne do zidentyfikowania kształty. Uwaga! Co to jest? Zderzymy się! O mamo! Po chwili widzą już z bliska 5 czarnych obiektów, pędzących w ich stronę. Na szczęście miejsca jest na tyle dużo, że mijają je bez kolizji. Chwilę później spociak, kąpel, netka i IP wypadają z monitora w jednej z komnat sieciuchów. Co to było? O mało się nie zderzyliśmy. Dobra, nie mamy czasu, chodźcie! Ruszają w kierunku komnaty czystego zła. Po drodze mijają wielką salę z setkami sieciuchowych troli walących bez opamiętania w klawiatury. Idą dalej. Wspinają się po szerokich schodach. Kiedy docierają na miejsce i ostrożnie wychylają się zza kolumny, widzą, że tron czystego zła jest pusty. Nikogo nie ma również przy stanowiskach czwórki jego podwładnych. Dopiero wtedy dociera do nich, że to z sieciuchami minęli się w światłowodzie. Wiedziałam, że to oni, czarno obślizgłe gnomy. Ale co jest grane? Dokąd oni lecieli? Porozglądajmy się szybko i spadajmy. IP podchodzi do komputera czystego zła. Jest włączony, ale kiedy próbuje w cokolwiek kliknąć myszą, widzi informację odmowa dostępu. Woła kompla. Chłopak zbliża do monitora swój zegarek. Tym razem jego moc łamania zabezpieczeń i przeglądania zawartości każdego komputera działa poprawnie. Ku swojemu zaskoczeniu na ekranie widzą główne okno aplikacji do zmieniania wyglądu twarzy. Na kolejnej stronie widzą reklamy tej apki. Ten cały twarzozmieniacz to ich sprawka. Nic z tego nie rozumiem, co oni knują. Co to za kartka? Zobaczcie, jakieś dziwne schematy.
To w ten sposób odzyskali połączenie z siecią. I nawet nie chciało im się po tym posprzątać. Dodaje Netka, wskazując na konstrukcję z biurek i opartą o nią drabinę. Co robimy? Wracajmy. Musimy jak najszybciej powiedzieć o wszystkim SI. Sieciaki ruszają po schodach w drogę powrotną. Netka zagląda sieciuchom w monitory. Popatrzcie, dodają suby Cytronowi. Reklamują twarzozmieniacz i udostępniają go komu popadnie. Jajecznica Challenge to też ich sprawka. Lajkują filmiki i zachęcają w komentarzach do podejmowania wyzwania. Idziemy, Netka! Nagle? Uwaga! Wdarły się do nas sieciaki! Macie ich dorwać! Do ataku! Do ataku! Reakcja troli jest natychmiastowa, chociaż powolna i nie najlepiej zorganizowana. Zaczynają kręcić się w kółko. Część z nich rusza bez celu przed siebie, jednak te, które dostrzegają sieciaki, idą w ich kierunku. Jest ich coraz więcej. Robi się tłok. Sieciaki odpychają je bez większego trudu, ale każdy kontakt z trollami pozbawia ich kilku procent HP. Za mną! Spociak skacze jak tygrys w kierunku jednego z włączonych ekranów. Reszta drużyny idzie w jego ślady, wybierając pobliskie monitory. Powinni w ten sposób dostać się z powrotem do światłowodu i ruszyć w powrotną drogę. Tak się jednak nie dzieje. Uderzają głowami w monitory i razem z nimi lądują na podłodze. Upadek kosztuje ich kolejną utratę mocy. Kiedy próbują się podnieść, zauważają, że na wszystkich ekranach pojawia się na czarnym tle twarz czystego zła. Tym razem to ja odłączę was od sieci. Nie macie drogi odwrotu, zostaniecie tu na zawsze. A ja w końcu spokojnie zajmę się realizowaniem mojego genialnego planu. Już w sobotę moja armia troli powiększy się o setki dzieci. Chcą popularności i zachwytów za wszelką cenę? To ich zgubi! Przejdą na moją stronę i będą mi służyć! Wszystkie trolle słuchają przemówienia swojego władcy w bezruchu. Kiedy się kończy, zaczynają się rozglądać w koło, tak jakby zapomniały o intruzach. Sieciaki nie podnoszą się z podłogi, żeby nie zwracać na siebie uwagi i zaczynają między sobą szeptać. Ile macie HP? 35. 42. 25. Ja mam 26. Nie możemy już dawać się im dotykać. No ale co robimy? Jak mamy zostać do końca życia w sieci, to niech to chociaż będzie Minecraft. To nie jest najlepszy moment na żarty. Hashtag plan odwrotu. Mam chyba pomysł, chociaż łatwo nie będzie. Kąpel wyjmuje z kieszeni kartkę z wyrysowanym planem. Tę, którą znalazł niedawno na podłodze. Dobiegniemy do tej konstrukcji ze stołów i jeden po drugim katapultujemy się na drugą stronę, przez sufit na pulpit. I tam odzyskamy połączenie z siecią i... Hej, ale przecież nawet jakby się nam miało udać, to nie damy rady się wszyscy wydostać. Ten, kto skoczy, żeby wystrzelić w powietrze trzecią osobę, zostanie tu sam. No przecież wiem, to będę ja. Nie, ja zostanę. Nie, ja! Dlaczego? Dlatego! Kąpel rzuca ostatnie słowo zdecydowanie zbyt głośno. Wszystkie sieciuchowe trolle, które są w pobliżu, odwracają głowy i zaczynają iść w ich stronę. Za mną! Kąpel rusza biegiem w kierunku schodów. Pokonuje po kilka stopni. Reszta sieciaków biegnie zaraz za nim. Zatrzymują się wszyscy przed piramidą zbiórek. Sieciuchowe trolle obierają tę samą drogę, ale zostają daleko w tyle. Mamy maksymalnie 2 minuty. IP, stawaj tutaj. Gdzie? Widzisz deskę? Ale kąpel, ja się boję. Nie mamy innego wyjścia. Kąpel wspina się do góry po drabince. Widzi zbliżające się sieciuchy. Skacze. Po chwili ląduje na desce, w efekcie czego IP wylatuje do góry i znika po drugiej stronie sufitu. Tymczasem zgodnie z planem Spociak pokonuje już ostatnie szczeble drabiny. Skacze i katapultuje z powodzeniem Netkę. Chłopcy zostają sam na sam z sieciuchami, które są już raptem kilkanaście metrów od nich.
Kąpel wchodzi po drabinie i krzyczy do spociaka. Zaufaj mi, stawaj na desce. Nagle cała konstrukcja zaczyna się chwiać. Chłopak spogląda w dół i widzi, że po drabinie idzie za nim jeden troll, a zaraz za nim kolejny. Na dole widzi gotowego do wystrzelenia w górę kolegę. Skacze, dzięki czemu spociak dołącza po chwili do dziewczyn czekających na pulpicie komputera. Juhu! Wow! A co z kąplem? Jak mogliśmy go tak zostawić? Wszystko działo się tak szybko. Nie powinniśmy go słuchać. Kąpel wylatuje spod ziemi. Jak to zrobiłeś, stary? Kiedy te durne trole zaczęły wchodzić jeden za drugim po drabince, to na górze zaczęło brakować miejsca. Wiedziałem, że zaraz spadną. Zająłem więc szybko miejsce na katapulcie. Pierwszy spadł koło deski, drugi też. Ale już trzeci trafił prosto na deskę i wystrzelił mnie do góry. Czyste zło, da mu medal. Swoją drogą, fajnie, że jesteś, bo masz tę kartkę z planem. I jako jedyny wiesz, co dalej robić. Musimy tam wrócić i wskoczyć w jakiś ekran. Odpada! Po tym uderzeniu głową w sufit zostało mi już tylko 3 HP. Wystarczy, że jakiś troll dotknie mnie małym palcem i już po mnie. To może wejdźmy do sieci? Znajdziemy stronę Państwowej Akademii Robotycznej i kiedy w nią wskoczymy, powinniśmy trafić na jej serwer. Wtedy skontaktujemy się z SII i... Ej, nie mamy chyba wyboru. Sieciuchowe trole, które najwyraźniej też opanowały obsługę katapulty, wyskakują jeden po drugim na powierzchnię pulpitu. Drużyna sieciaków podbiega do ikony Google. IP prosi, żeby wszyscy położyli na niej dłonie, następnie mocno w nią uderza. Otoczenie nagle się zmienia. Znika pulpit, a wraz z nim wszystkie ikony i co najważniejsze, wszystkie sieciuchy. Znajdują się w ogromnym, białym pomieszczeniu. Patrzą do góry, w prawo, w lewo, widzą tylko biel. Kiedy patrzą w dół, stwierdzają, że biała podłoga podzielona jest liniami na pola, w które wpisane są różne litery. IP stoi na kwadracie z literą F, kąpel na G, netka jedną nogą na N, a drugą na M. Za to spociak stoi na podłużnym prostokącie bez żadnych liter w środku. Rozglądają się w koło i po chwili domyślają się, w czym rzecz. To klawiatura! Stoimy na literach, a ty, spociak, stoisz na spacji. Sieciaki szukają rozwiązania. Uderzają dłońmi w podłogę. Nie daje to jednak żadnego efektu. Kiedy jednak kąpel podskakuje do góry i dwoma nogami mocno ląduje na ziemi, na ścianie naprzeciwko wyświetla się wielka litera G. Sieciaki naradzają się, co robić dalej i szybko przystępują do działania. Kąpel i spociak biegną przed siebie, skręcają w prawo i razem skaczą na prostokąt z napisem Backspace. Litera G znika ze ściany. Następnie wszyscy biegają po klawiaturze, skacząc po kolei na wybrane pola. Z każdym skokiem na ścianie pojawiają się nowe litery. W końcu wyświetla się na niej kompletny napis. Państwowa Akademia Robotyczna. Cała czwórka spotyka się wtedy przy prostokącie z napisem... Enter! Kiedy na niego wskakują, na ścianie przed nimi wyświetla się strona internetowa Akademii. Sieciaki łapią się za ręce i na 3-4 biegiem ruszają w jej kierunku. Nie zatrzymują się przed przeszkodą. Wbiegają w ścianę i przenoszą się do znajomej czarnej otchłani pełnej latających w niej zielonych zer i jedynek. Pędzą w niej z rosnącą prędkością. Hashtag z powrotem. Zgodnie z planem, sieciaki trafiają do Akademii. Jednak nie lądują na jej serwerze, tylko wylatują z monitora w sali konferencyjnej pełnej ludzi wprost pod nogi dyrektora Akademii, profesora Jana Gruszkowskiego, prowadzącego akurat wykład. Zebrani na widowni goście zamierają ze zdumienia, podobnie jak i sam profesor. Ponieważ jednak jego prezentacja poświęcona jest hologramom 3D, wszyscy uznają po chwili, że mają do czynienia z pokazem tej nowej technologii. Brawo! Profesorze! Wspaniale! Rewelacja! Nie wierzyłam ani trochę w tę teorię, ale to proszę! Brawo! Brawo! Sieciaki podnoszą się oszołomione z podłogi i wycofują się powoli w kierunku wyjścia. W reakcji na brawa spociak kłania się nisko publiczności. Reszta sieciaków idzie za jego przykładem.
Chłopak jedną ręką chwyta za klamkę, a drugą macha jeszcze wszystkim na pożegnanie. Otwiera drzwi. Puszcza przodem Netkę, IP i kompla. Wychodząc za nimi, spogląda jeszcze na kompletnie zdezorientowanego profesora i mruga do niego okiem. Chyba niechcący pomogliśmy karierze pana profesora. Kiedy nasi bohaterowie znajdują się już po drugiej stronie drzwi, próbują ustalić, którędy dotrzeć do mega centrum zabezpieczeń. Nie, nie, to było w prawo. Mówię ci, że w lewo. Chodźcie już. Ale gdzie? Żyjecie, kura, kura. Netrobi! Jak dobrze, że jesteś. Po kilku minutach cała piątka patrzy już na znak nieskończoności na ekranie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Spisaliście się na medal. Teraz wracajcie do domów, a ja postaram się dowiedzieć, co knują te nędzne kreatury. Jak tylko coś ustalę, dam wam od razu znać. Do zobaczenia, Essie. Nie marzę o niczym innym niż o odpoczynku. Ja też. Ja też. Ja. Po wyjściu z akademii sieciaki stwierdzają, że po kilku godzinach w sieci dobrze zrobi im spacer. Ruszają w stronę domu na piechotę. Po drodze mijają miejski stadion. Idąc wzdłuż ogrodzenia, słyszą metaliczne dźwięki i krzyki. Prędzej, Gamonie! Nie mamy na to całej wieczności, tylko 2 dni! Czwórka mężczyzn składa rusztowania, uderzając w nie dosyć nieporadnie dużymi młotami. Pracami kieruje wyraźnie wkurzony kierownik. Wszyscy ubrani są w kombinezony z napisem na plecach Wielka Gala Fejmu. Widok jest dosyć komiczny. No tak, to tutaj ma się odbyć w sobotę ta gala. Jak tak dalej pójdzie, to faktycznie nie zdążą. Ja na pewno się nie zmartwię. Ani ja. W sobotę w końcu idę na rolki. Ja na deskę. Ej, jeden tu idzie. Zapraszamy na Wielką Galę Fejmu. Będzie bardzo fajnie. Nie może was tu zabraknąć, moi mili. Dziękujemy za zaproszenie. Nic nie możemy obiecać. Wracaj do roboty, Gamoniu. Hashtag czwartek. Czwartkowy poranek okazuje się bardzo trudny dla całej czwórki sieciaków. Jedna noc nie wystarcza do pełnej regeneracji po dniu pełnym wyzwań i wrażeń. Jednak udaje się im wstać na czas i nie spóźnić do szkoły. Wiedzą, że sieciuchy coś knują i że w każdej chwili SI może prosić ich o pomoc. W drodze do szkoły spotykają Tomka i Zojkę. No i co z tymi sieciuchami? Udało się wam wczoraj czegoś dowiedzieć? To długa historia. I tak byście nie uwierzyli. W każdym razie ten twarzozmieniacz to ich sprawka. Jajecznica Challenge też. Coś knują, ale nie wiadomo do końca co. Czyste zło coś mówił o tym, że wykorzystają przeciwko dzieciom to, że wszystkie chcą być w sieci popularne i dobrze oceniane i takie tam. Przeciwko mnie już wykorzystali. Jakbyście chcieli, to w razie czego chętnie włączę się w waszą walkę. Ja też. Straciłam naprawdę dużo czasu na tego twarzozmieniacza. Ale już sobie dałaś z tym spokój? Tak, lubię siebie taką, jaka jestem. Żaden sieciuch nie będzie mi mówił, że jest inaczej. Super, że to zrozumiałaś, Zojka. W razie czego, będziemy o was pamiętali. Chodźcie, zaraz 8. Sieciaki z Tomkiem i Zojką przyspieszają kroku. Kiedy zbliżają się do szkolnej furtki, widzą ekipę pracowników zmieniających reklamę na billboardzie. 4 stoi na drabinach i próbuje prawidłowo przykleić duże połacie papieru. 1 dowodzi nimi z dołu. Idzie im to pokracznie. Krzywo to przyklejasz. Prawy róg w prawo, Gamoniu. Czy to nie ci sami faceci, których widzieliśmy wczoraj w parku? Na to wygląda. Jak patrzę na nich, to jestem spokojny o te gale, bo raczej nic z niej nie będzie. No nie wiem. Chyba wszyscy ze szkoły się tam wybierają. W szatni i na przerwach wszyscy mówią na zmianę o twarzozmieniaczu i o gali fejmu. Dzwonek oznajmiający przerwę obiadową rozbrzmiewa niemal równocześnie z wibracjami, które uruchamiają się na zegarkach sieciaków. To SI. Pisze, że to pilna sprawa. Spotkanie za 2 minuty w 15. Sieciaki rzucają się biegiem w kierunku klasy na końcu korytarza. Po drodze mijają Tomka i Zojkę. Dokąd biegniecie? Co się dzieje? Nie możemy wam teraz powiedzieć. Idziemy z wami.
Uchylają drzwi? Nikogo w niej nie ma. Chyba nie możecie tam z nami wejść. Ale o co chodzi? Chcemy pomóc. Dobra, nie mamy czasu. Zaraz ktoś nas zobaczy. Wchodzimy wszyscy. Kiedy wchodzą, projektor podwieszony pod sufitem się uruchamia, a na edukacyjnej tablicy wyświetla się symbol nieskończoności. Dobrze, że jesteście. Mam dla was ważne informacje. Nie jesteśmy sami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie, Tomku i Zojko. Wiem, że chcecie pomóc i wasza pomoc może się nam przydać. Jesteśmy w poważnym niebezpieczeństwie. Wpatrzcie się w ten gąszcz zer i jedynek. To obraz sprzed kilkunastu godzin. Jedyny ślad, na jaki trafiłam w sieci, poszukując informacji o tym, co knują sieciuchy. S.I. przybliża obraz, także cały ekran wypełnia postać czystego zła. Widać, że w rękach mocno ściska duży, okrągły przedmiot z napisem teleport. Mają ze sobą ikonę teleportu, co oznacza, że w każdej chwili mogą z niej skorzystać i wyjść z sieci. Obawiam się, że to właśnie planują. I nie zdziwiłabym się, jakby chcieli zrobić to gdzieś blisko nas. Tak, żeby się zemścić na mnie i na was. Musicie mieć oczy szeroko otwarte. Raczej rozpoznamy ich bez problemu. Kiedy sieciuchy skorzystają z ikony teleportu, wyjdą na świat w swojej ludzkiej postaci, czyli będą wyglądały tak jak wtedy, kiedy cała piątka uciekła z więzienia. Na ekranie wyświetla list gończy Interpolu, a na nim twarze Karola Ryfera i czwórki jego współwięźniów. Co się dzieje? Wyczuwam wasz przyspieszony puls. Oni już tu są. Widzieliśmy ich wczoraj na stadionie i dzisiaj przed szkołą. To oni organizują wielką galę fejmu. Więc wszystko jasne. Chcą wykorzystać to, że wielu z waszych rówieśników zrobiłoby wszystko dla popularności w sieci. Coś złego się wydarzy podczas tej gali. Postaram się dowiedzieć, co planują, a wy pomyślcie, jak ostrzec swoich kolegów i koleżanki. Ostatnie słowa SI zagłusza już dzwonek na lekcję. Hashtag jestem okej. Po szkole drużyna sieciaków, wzmocniona o Tomka i Zojkę, kieruje się do parku, żeby zaplanować, jak ostrzec wszystkich przed niebezpieczeństwem. Po drodze mijają w pełni rozwiniętą reklamę gali. Milion subów dla każdego. Darmowy kod do nowej wersji twarzozmieniacza. Musimy powiedzieć wszystkim, że to sprawka sieciuchów. Nikt nam nie uwierzy. To zadzwońmy na policję i powiedzmy, że na stadionie jest bomba. I co wtedy? Pójdziemy do więzienia, a sieciuchy zrobią co chcą. Musimy przekonać wszystkich, że nie potrzebują miliona subów ani tego całego twarzozmieniacza. Jak? Zróbmy kampanię w sieci. Znaczy taką akcję, w której pokażemy wszystkim, co się naprawdę liczy i co jest ważne, a co nie. Że ważne jest to, jakim jesteś człowiekiem, a nie to, czy masz fame i hajs. Dobry plan. Jeżeli czyste zło chce wykorzystać naszą naiwność, to się mocno zawiedzie. Musimy wymyślić jakieś dobre hasło. Najlepiej z hashtagiem. Może hashtag jestem okej? No wiecie, znaczy, że jestem okej, taka jaka jestem. Że nie potrzebuję sobie rozbijać jajek na głowie, żeby ktoś mnie zauważył, albo żebrać o suby u sieciuchów, ani zmieniać sobie twarzy jakimiś głupimi apkami. Okej. Działamy. Do jutra. Nara. Wieczorem w sieci pojawiają się pierwsze efekty działań sieciaków. Tomek na swoim kanale wrzuca film, na którym występuje na tle dużego animowanego napisu hashtag jestem okej. Może nie mam dużo subów, ale robię to, co lubię. Fame nie jest dla mnie najważniejszy. Nie przejmuję się hejtem, bo wiem, że jestem okej. Kiedyś brałem udział w głupich challenge'ach. Teraz sam proponuję wam wyzwanie. Wrzućcie na swoim kanale filmik i powiedzcie wszystkim, że w życiu nie chodzi o suby i łapki w górę za wszelką cenę. Że ważna jest zajawka i szacunek dla innych i dla siebie. Powiedzcie całemu światu, że jesteście okej. Podobny filmik wrzuca na swoim kanale o książkach IP. Za to Zojka publikuje swoje zdjęcia. Jestem okej, jaka jestem. I potrzebuję głupiego twarzozmieniacza, żeby się poczuć dobrze. Wszyscy jesteśmy okej. Podajcie dalej. Hashtag jestem okej. Spociak i kąpel spotykają się wieczorem na boisku.
chcą sobie porzucać do kosza, ale kiedy widzą w sieci posty swoich znajomych, wpadają na pomysł natychmiastowego włączenia się w akcję. Niedługo potem do sieci trafia ich nagranie. Stoją na boisku. Spociak z nogą opartą o deskę, a kąpel z piłką pod pachą. Kiedy ktoś ci mówi, że wyglądasz źle, to się z tego śmiej, bo jesteś okej. Kiedy ktoś ma fame, a ty masz go mniej, to się z tego śmiej, bo jesteś okej. Hashtag piątek. Akcja zdobywa w sieci w krótkim czasie dużą popularność. Pod filmami i postami pojawia się dużo komentarzy. Wiele osób publikuje też swoje posty oznaczone hashtag jestem okej. Kiedy rano cała szóstka spotyka się przed szkołą, Netka ma dla nich niespodziankę. Z pomocą rodziców przygotowała koszulki z dużym napisem hashtag jestem okej. Ty też! Zakładają je i przez cały dzień w szkole tłumaczą wszystkim, o co chodzi w akcji, i zachęcają rówieśników do przyłączenia się. Ich wychowawczyni, pani Barańska, też włącza się w akcję i całą lekcję poświęca dyskusji o tym, jak realizować swoje zainteresowania w sieci, nie poddając się presji popularności. Na koniec dnia na zegarkach sieciaków pojawia się wyczekiwana informacja od SI. Kochani, znowu muszę wam pogratulować. Jak wy to robicie? Przepraszam, że nie mogłam pomóc. Cały czas próbuję ustalić, co knują sieciuchy. Wiem więcej, ale ciągle nie znam ich planu. Jutro ważny dzień. Mam nadzieję, że razem uda nam się zapobiec nieszczęściu. Musicie iść na tę wielką galę fejmu i prowadzić tam swoją akcję, a ja zajmę się resztą. Hashtag Wielka Gala Fejmu. W sobotę drużyna sieciaków razem z Tomkiem i Zojką, ubrani w jednakowe koszulki z nadrukowanym hasłem akcji hashtag jestem okej, spotykają się pod blokiem Spociaka już o 8 rano. Co prawda gala rozpocznie się w południe, ale mają sporo planów. Kiedy się witają, pod blok podjeżdża długa, znana już sieciakom czarna limuzyna. SI w pośpiechu zapomniała nam chyba wspomnieć, że załatwiła nam transport. Super, mamy sporo tych toreb i paczek. Zobaczcie, jaka naklejka na masce. Hashtag jestem okej, ty też. SI, jesteś naprawdę okej. Hej, kochani, ładnie nakleiłem? Ja też jestem okej. To ty, Netrobi? Wspaniale się spisałeś. Cześć, jestem Zojka. A ja Tomek. Bardzo mi miło. Jadąc na stadion, sieciaki widzą dużo ludzi idących w tym samym kierunku. Kiedy parkują pod główną bramą, widzą, że Karol Ryfer ze swoimi podwładnymi nie tylko zdążył zbudować całkiem sporą scenę, ale do tego ustawił na niej dziwną konstrukcję przypominającą wielkie wrota. Stadion na ponad godzinę przed imprezą wypełniony jest już niemal do połowy. Na scenie ani w pobliżu nie ma nikogo z organizatorów. Sieciaki wysiadają z samochodu i przystępują do działania. Wyjmują z toreb cztery duże prześcieradła z wypisanym sprejem ostrzeżeniem: uważaj na sieciuchy! Nie daj się nabrać! Pamiętaj, jesteś okej! Dwa wieszają przy wejściu na stadion, a dwa udaje im się przyczepić do sceny. W paczkach mają też ponad 2000 ulotek, w których również ostrzegają przed tym, co może się wydarzyć podczas gali. Dzielą się na trzy dwuosobowe zespoły i rozdają ulotki wszystkim przed wejściem i tym, którzy są już na stadionie. Ludzi jednak jest tak dużo, że nie daje to spodziewanego rezultatu. Z pomocą przychodzi Netrobi. Prosi kompla o rozpakowanie całej paczki. Ściska wszystkie ulotki mocno pomiędzy dłońmi. Po chwili z jego korpusu wysuwają się śmigła i robot wznosi się w powietrze. Kiedy jest wysoko nad stadionem, rozsuwa dłonie. Deszcz ulotek spadający prosto na płytę stadionu zwraca uwagę publiczności. W tym samym jednak momencie z głośników rozlega się głośny komunikat. Witajcie na wielkiej gali Fejmu. Wydarzą się tu dzisiaj rzeczy niesamowite.
Przed wami największe gwiazdy internetu. Wszystkie dzieci, nastolatkowie i nieliczni dorośli zgromadzeni na stadionie ruszają pod scenę, żeby zobaczyć z bliska swoich idoli. Przed wami Gejmek, Marek, Boska Miki i Cytron. Mało kto ma tyle słów, co oni. Zapowiedziani youtuberzy wychodzą na scenę, machają publiczności i wykonują różne dziwne ruchy, pozując do zdjęć. Chcecie być popularni jak Cytron? Chcecie być piękne jak Boska Miki? Już zaraz będzie to możliwe. Podekscytowany tłum fanów Cytrona, Boskiej Miki i innych wiwatuje. Ale na szczęście nie wszyscy reagują tak entuzjastycznie na słowa pozostającego w ukryciu prowadzącego. Wiele osób czyta ulotki i zaczyna rozumieć, że coś jest nie tak. Rzeczy dzieją się jednak bardzo dynamicznie. Zagadkowa konstrukcja zamontowana na scenie zamienia się nagle za sprawą przyczepionych do niej projektorów w wielki trójwymiarowy ekran, na którym w czarnej otchłani widać miliony spadających zer i jedynek. Na scenie pojawia się prowadzący w asyście czterech pomocników. To on, czyste zło. Co oni robią? O co chodzi z tym ekranem? To jakby wrota do internetu. Sieciaki z przerażeniem obserwują rozwój sytuacji. Przejście pod scenę przez zbity tłum nie jest możliwe. Jedyne, co im pozostaje, to wzywanie przez zegarki sztucznej inteligencji. Nie daje to jednak żadnego rezultatu. Mam dla was popularność. Mam dla was fame. Każdy, kto wejdzie w ten portal, wyjdzie z niego po chwili tak popularny, jak nasi wspaniali youtuberzy. Albo jeszcze bardziej. Chodźcie do nas. Czekam was słowo. Piękne zdjęcia. Serduszka i łapki w górę. Wystarczy kilka kroków. Pierwszy pokusie popularności i sławy ulega Cytron. Bez większego zastanowienia wchodzi w czarne wrota i znika w zero-jedynkowym deszczu. Po minie Boskiej Miki widać, że poważnie rozważa pójście za jego przykładem. Do pomysłu przekonanych jest też sporo osób z widowni, które zaczynają się przeciskać przez tłum w stronę sceny. Sieciaki, Zojka i Tomek starają się zniechęcić wszystkich, którzy tam idą. Nie wszyscy jednak są w ich zasięgu. Kiedy sieciuchy podają już ręce pierwszym chętnym, żeby pomóc im wejść na scenę, kilkanaście policyjnych samochodów wjeżdża na teren stadionu. Biegiem! Wszyscy chętni jak wskakują do portalu! Będziecie sławni, bogaci, piękni, bogaci, sławni, piękni! No już na co czekacie? Jeżeli ktoś miał jeszcze przed chwilą ochotę pójść za jego namową, właśnie się zorientował, że ma do czynienia z jakimś szaleńcem. Resztki wątpliwości u szczególnie naiwnych znikają, kiedy Karol Ryfer rozkazuje swoim podwładnym wciągać dzieci do portalu na siłę. Braci, Karolie! No już! To chyba SI poinformowała policję. W końcu to są przecież przestępcy poszukiwani listem gończym. Ratunku! Zobaczcie, co się tu dzieje. Sieciuchy, próbujące sprostać oczekiwaniom swojego pana, próbują łapać kogo popadnie, ale na razie się im to nie udaje. Jedynie kłamacz, żeby wykazać się jakimkolwiek dokonaniem, wrzuca do portalu Boską Miki. Policjanci nie mogą skutecznie interweniować. Drogę na scenę zagradza im zbity tłum. Z pomocą przychodzi im, a w zasadzie przylatuje, Netrobi. Wydając nieznośnie głośny dźwięk, przelatuje tuż nad głowami zebranych pod sceną dzieci. W efekcie tłum się rozstępuje. Policja przystępuje do działania. Na widok zagrożenia czyste zło wskakuje do portalu. Za nim jego pomocnicy. Kiedy goniący ich policjanci i najbardziej naiwni poszukiwacze internetowego fejmu chcą iść w ich ślady, nagle portal gaśnie. Na jego miejsce pojawia się wielka pozioma ósemka. To już koniec.
Jesteście bezpieczni. Sieciuchy kolejny raz przegrały. Pamiętajcie jednak, że popularność w sieci to nie wszystko. Najważniejsze jest to, co kto ma do powiedzenia i czy traktuje innych ludzi z szacunkiem. Naśladujcie tylko dobre i bezpieczne zachowania. Pamiętajcie też, że nie ma jednego modelu urody. Każdy jest inny. Nikt nie wygląda lepiej ani gorzej. Bądźcie dobrzy dla siebie i dla innych. W internecie i poza nim. Nigdy nie zapominajcie. Wszyscy jesteście okej. Udało się! Pozbyliśmy się ich. Dzięki Tomek i Zojka. Dzięki sieciaki. Dzięki Ezi. Dzięki Netrobi. Ale wiecie co, mi się wydaje, że wtedy jak byliśmy tam, nie damy rady. Że jak ty skakałeś! O nie. A pamiętacie jak się uderzyłam w głowę? No uderzyłam się. Naprawdę, ale ja to nie... Ty wyglądałaś jak ty wyszłaś. Ej! Jesteś okej. Hashtag jesteś okej. Hashtag the end. Mam coś na deser. Wrócili? Nie, ale sama zobacz. Szefie, gdzie my jesteśmy? To nie jest nasza komnata? Ciasno tu. Osuń się, cytron. A co to za stwory? Cicho, Miki, czy jak ci tam? Kratki takie jakieś zamiast ścian? I dziwny zapach. To kosz na śmieci. Sztuczna inteligencja przekierowała nas do śmietnika na jakimś opuszczonym pulpicie. Jak ja jej nienawidzę! I sieciaków też. I wszystkich dzieci! Słuchowisko pod tytułem Sieciaki, twarzozmieniacz i wielka gala fejmu autorstwa Łukasza Wojtasika w adaptacji Doroty Bielskiej wyprodukowała fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przy wsparciu fundacji Orange i firmy Snowdog. Reżyseria Masza Bogucka. Realizacja akustyczna Grzegorz Dądziło i Jędrzej Luciński. Muzyka Piotr Kolasa i Grzegorz Dądziło. Wystąpili Magdalena Zając-Zawadzka, Ewa Wodzicka-Dądziło, Masza Bogucka, Iwona Karlicka, Katarzyna Żmuda, Damian Kulec, Patryk Steczek, Łukasz Batko, Michał Surosz, Piotr Osak, Kajtek Bogucki-Steczek i Robert Michalak. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.